Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale, jestem Dobrawy i zapraszam na kolejne nasze spotkanie z Euro Truck Simulator 2, czyli też po prostu Euro Truck Simulator 2. To tak, na dzień dobry. Witam i zapraszam na kolejne nasze spotkanie. W dniu dzisiejszym widzimy się na mapie Promoc. Niestety jeszcze bez Poland Rebuilding. Mam nadzieję, że się to zmieni jak najszybciej. Dalej czekamy na Polanda. No i cóż, może się doczekamy. Znaczy doczekać się doczekamy pewnie, bo panowie tam nieźle pracują. Ale w dniu dzisiejszym Promoc. Jestem w chwili obecnej w Krakowie, bo zresetowało mi grę. Znaczy nie zresetowało mi gry, tylko wyrzuciło mnie po prostu do mojego garażu głównego. Mój główny garaż znajduje się właśnie w Krakowie. Więc nie będzie dzisiaj kontynuacji jazdy z krajów Bliskiego Wschodu. No cóż, ja nic na to nie poradzę, tepło mnie do Krakowa, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wypadło. Bo przejedziemy się dzisiaj terenami, które niedługo nie będą już tak wyglądać. Ale co i jak, to zaraz wam powiem. Z czym jedziemy? Jedziemy z żelaznymi rurami o masie 12 ton. Już są załadowane na naczepkie. Tak się prezentuje zestaw na dzień dzisiejszy. Moje Volvo FH16. Rocznik 2008 albo 9, coś w tym stylu, nie pamiętam. Od razu na wstępie przepraszam was za wszystkie ewentualnie dźwięki w tle, ale sąsiad dosłownie przed chwilą zaczął znęcać się z wiertarką na ścianie i nie wiem, co on tam złota szuka czy coś. Wierci, wierci, jeszcze raz wierci od 15 minut non stop. Także mam nadzieję, że zaraz skończy, jak znajdzie to złoto, które ukrył. Z góry przepraszam za te wszystkie dźwięki w tle, ale ja nie będę miał kiedy nagrać dla was tego odcinka w innym terminie, a na szczęście ta wiertarka jest może z dwa piętra pode mną, na szczęście, także. Także no. Będziemy jechać. Mam nadzieję, że szybko to złoto znajdzie i by się podzielił chociaż trochę, a nie tak, że kurna będzie wiercił, wiercił cały dzień. Znajdzie i nic nie da. Dałby coś. Skubany. Sąsiad. Pamiętajcie, sąsiad to złodziej. Żartuję po prostu. Chyba. Nie wiem. Żeby tu zaraz do mnie nie przyszedł, kurna, złota szukać. Dobra, dość tych żartów. Bo tutaj poważna trackerka się będzie działa. W dniu dzisiejszym standardowy odcinek, czyli jakieś nowości ze FDSC Software, ze sceny moderskiej, a potem pieprzenie o wszystkim niczym. Tylko z tym, że nie do końca. Nagrywam ten odcinek trochę wcześniej, bo nagrywam go w piątek, wy go macie oglądać w niedzielę, a to dlatego, że w sobotę nie będę miał czasu go nagrać. Także niektóre informacje tutaj z tych nowości mogą nie być przekazane, a mogły się pojawić na przykład w sobotę na blogu, na którego polecam zajrzeć. Link jest oczywiście w opisie do filmu, tak jeżeli by to kogoś interesowało. Jak nie, no to na pewno za tydzień was o tych zmianach poinformuję w następnym odcinku, jeżeli za tydzień się spotkamy, a mam taką nadzieję. Dobra, dość tego pierniczenia na samym wstępie. Wsiądźmy sobie wreszcie do ciężaróweczki mojego Volva, naszego Volva. Zainstalowałem tu kilka modyfikacji, między innymi na podnoszony układ kierowniczy we wszystkich ciężarówkach oraz na bujanie się fotela, także będzie jazda nieco przyjemniejsza. A przynajmniej mam taką kurna nadzieję. Co ja tu jeszcze wgrałem? Zaktualizowałem sobie modyfikacje na animowane bramy. Nie wiem jeszcze jak działa, nie sprawdzałem, zdążyłem tylko zainstalować. Przepraszam, zdążyłem tylko pobrać, wkleić, ustawić odpowiednią kolejność w menu głównym i na tym się skończyło. No. Jak słyszycie, zapewne tam gdzieś w tle gra jakaś muzyczka. Może ją dobrze słyszycie, może trochę ciszej, ale mam nadzieję, że jeżeli wam wpadnie w gusta muzyczka w tle, to zostanie, a pobierałem ją dość długo, bo trzeba było ją znaleźć, pobrać i tak dalej, i tak dalej. Trochę to zajmuje czasu. Ostatecznie mam nadzieję, że umili to nieco tutaj nam rozgrywkę i rozrywkę wszystkim. Dobra, nie będziemy odpalać silnika, pierw klarowność logistyczna. Gdzie jedziemy, po co jedziemy, dlaczego i jak. Kraków nie jest przebudowany przez Promoc jeszcze. Mam nadzieję, że się panowie za to jak najszybciej wezmą. I teraz tak. Jedziemy, skąd jedziemy? Jedziemy z Krakowa, to już wiecie. Przez Opole sobie pojedziemy. A dlaczego, to wam zaraz się z tego wytłumaczę.
tutaj przez Wrocław, Pragę. Czyli w zasadzie cały czas autostrady, autostrady, jeszcze raz autostrady w dniu dzisiejszym, koło Stuttgartu. Heilbronn, o, Heilbronn. Moglibyśmy sobie zahaczyć w zasadzie o Heilbronn. Tak, Heilbronn. Heilbronn. Ale nie. Kiedyś sobie tam pojedziemy. Ostatecznie jedziemy do Curychu. Wy? Jezus, nie Hochlandii. Szwajcarii, tak? Tak? Czy coś pomieszałem? Nie, no chyba nie pomieszałem. Dobra, 15% odkrytej mapy. Trzeba by tutaj więcej tych procentów trochę nabić. Cała mapa ma się tak. Zaimplementowałem sobie RusMap. Nie wiem, czy działa, bo jeszcze tam nie byłem na tych terenach. U na Islandii byłem razem z wami. Tu by trzeba było się trochę po wyspach pokręcić. A tutaj trochę po Hiszpanii też by się przydało. No i tak to generalnie w zasadzie wszędzie już byliśmy. No, tutaj trochę po Danii by się można też pokręcić i tu tak ekstremalnie na północ, ale moi drodzy, na wszystko przyjdzie czas. Tam, 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 tum, tum. Dobra, nie będę śpiewał. Nie będę śpiewał, bo jeszcze się tu automat YouTube'a dopierdzieli do muzyki. Dlaczego jedziemy przez Opole, a nie pojedziemy normalnie A4? Nie dlatego, żeby ominąć punkt poboru opłat, bo i tak tą opłatę tutaj uiszczę. Jedziemy dlatego, żeby zobaczyć sobie drogę numer 46, drogę krajową i przejechać się trochę przez Opole. Albo w zasadzie. No dobra, niech będzie. Dobra, tak sobie pojedziemy przez Opole trochę. Dlaczego? Bo w następnej aktualizacji promoca Opole i droga krajowa numer 46 będą przebudowane. I będziemy mieli takie porównanie. Teraz sobie tam przejedziemy, zobaczymy jak to wygląda na chwilę obecną. I za jakiś czas, jak wyjdzie aktualizacja do Promoca, przejedziemy się też drogą krajową 46 i Opolem. Właśnie. Dobra. To by było na tyle. Wstępu 8 minut. Ja się muszę na wstępie wygadać, także sorry Gregory. Teraz dopiero będziemy mogli ruszać w trasę. Czy ja tu mam gadacza? Czy ja tu mam gadacza? Mam. Polski Google Maps. Okej. Okay. Jest okej. Okej, jest okej. No dobra, niech będzie. Włączymy sobie postojowe światełka, bo nie mamy tutaj LEDów. Tak się prezentuje naczepka. Naczepka standardowa. Oczywiście z rynku przesyłek. Czekajcie, rynku przesyłek. Przepraszam, rynku zleceń. Z rynku zleceń. Tu mamy Skręć w wolne. lewo. Pojedziemy sobie za tym Passerati. No jedź, jedź, jedź tym Passerati, jedź. No tak, to żeś se chłopie stanął. No jedź, ty trąbo głupia, no. Co za idiota normalnie. Stanie se na środku w poprzek i zadowolony myśli, że ja pojadę. No niby gdzie? No niby gdzie? Oczadział? Widzę tak, będziemy musieli na pewno zjechać na stację benzynową. Trasa nie jest długa, 1122 km. No w zasadzie powinno nam paliwa starczyć. Ale dotankujemy sobie troszeczkę. Ojojoj, tutaj panie, teren zabudowany jest. Więc nie rozpędzaj się tak. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Dobrze, proszę pana. Skręcimy sobie w prawo. Wiecie co, może za Opolem. Umówmy się tak, że za Opolem Zjedź w prawo. dopiero ruszę z tematami, bo teraz chciałbym, żebyście się skupili i ja, żebym się mógł skupić nad właśnie tą drogą krajową 46. Co prawda wiem, że jeszcze trochę do niej mamy, bo no bo mimo wszystko no jeszcze na niej nie jesteśmy, jakby na to nie patrzeć. Dobra. To w zasadzie tą muzyczkę można trochę ściszyć. Żebyście też dźwięki silnika przede wszystkim słyszeli, a muzyczka to tak tylko, żeby tam sobie grała. Przy okazji mogliście podglądać, co to była za muzyka. Jakby to kogoś interesowało, polecam.
bardzo fajny kanał na YouTubie z muzyką. Zobaczymy, czy się YouTube nie dopierdzieli, ale nie powiem. Tak, to żem se stanął. Dzień dobry. Widzenia pani. Czy pan? Nie wiem, obojniak. Nieważne. Ważne jest to, że będzie zaraz jakaś stacyjka. Zobaczymy, jakie są ceny. Ale jak się śmieje. Zobaczymy, jakie są ceny tej ropy. I jaka to stacja przede wszystkim. Chyba BP z tego, co widzę tak z daleka, bo coś tam na zielono jest. A jak jest zielona, no to pewnie BP. Chyba, że to taka, wiecie, bezimienna. Nie podobają mi się te stacje, więc nie będziemy w ogóle na nim zjeżdżać. Dobra, tym autobusikiem robi mnie tutaj wciula i jak zjechałem na lewy pas, to przyspieszył, więc ja też przyspieszę. Niech se gościu nie myśli. No nie gadaj, przecież ja też jadę 9... Patrzcie, jaki skubany. No typowy Polak. O, a tam gdzieś rzepak rośnie, patrzcie. Rzepak kwitnie, tam. Jakiś kościółek, rzepak kwitnie, zabudowania. Ja pierdził się. Ale to ładnie wygląda. No powiem wam, co by tu nie mówić o promoc, starają się chłopaki. Starają się chłopaki. Nie da się ukryć, nie można im tego odebrać, no bo się starają. Trzeba im to przyznać. Naprawdę nie jest to poziom może Poland Rebuilding, ale Poland Rebuilding skupia się nad jednym krajem, a promoc właśnie nad całą Europą. I nie tylko Europą. Dobrze. Ile? 56 zł! Oszaleliście! Przecież zbankrutuję na te opłaty drogowe. No, zabieraj mi ten szlaban. Jeszcze będzie denerwować biednego mnie. Wiedzisz, że muszę dużo płacić, to jeszcze muszę czekać, aż szlaban otworzy. Dobra, tu się wpierdzielę przed tą osobówkę. Tym autobusem mnie wkurzył, dlatego go wyprzedzę. Skręć w prawo na rozwój. Czekajcie, ja się muszę przyjrzeć. Kto to tam kieruje? No nie zdziwiłbym się, jakby to była jakaś blondyna. No jedź, jedź, jedź tym autobusem. Nie, i to facet. Skurczy konik jeden, no. Nieszczepiony. No, ale teraz ja tam muszę zjechać jakoś. Jedź, gościu, kurna. Zjedź w prawo. Mam jakiś objazd. Dobra, jedź tam. Czy co to jest? Jakiś Volkswagen. Wyhamujemy sobie pomalutku. Objazd, ale objazd od czego? W prawo, ale my jedziemy w lewo, więc nas ten objazd nie dotyczy. Stop! Tutaj taka mała uwaga moja skromna, jeżeli mogę takową mieć do promocji. Jeżeli tutaj jest kierunkowa strzałka w lewo na sygnalizatorze, wypadałoby, żeby na tym sygnalizatorze do skrętu w prawo też była strzałka kierunkowa. To taka moja skromna uwaga. Lepiej by to wyglądało, moim zdaniem. Taki mały szczegół, ale pamiętajcie, że diabeł tkwi w szczegółach właśnie. To zazwyczaj od tych szczegółów właśnie zależy, czy coś nam się spodoba, czy też nie. Za 300 metrów. No ta tabliczka pod tym... O, teraz uwaga, 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 uwaga. Prawemu się włączył tryb czepialstwa, oznakowania. Pod tym znakiem tej tabliczki być nie musiało, bo znaki informacyjne są ustawiane w odległości od 300 do 150 metrów. Uwaga, bo mu się włączył tryb czepialstwa, także... No. Dobra, nie będę się czepiał. Ale wy już jesteście przyzwyczajeni, kto dłużej jest ze mną na kanale, ten dobrze wie, że ja na oznakowanie zwracam szczególną uwagę.
No bo brakuje mi tego na mapach SCS-u. A jakby nie patrzeć, oznakowanie no, gra bardzo dużą rolę. Jest bardzo ważne. Jeszcze jest za głośno. O, niech se tak gra. Dobra, teraz jest ok. Jakby był jakiś Orlen, to bym sobie zjechał, bo jeżeli sobie hot doga zjechał. Na Orlenie są najlepsze. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Słoneczniki cholerne. Myślałem, że to rzepak. No to nie patrzcie, to popatrzmy sobie na prawo. Tu już mamy belki. Ale tam jest rzepak kwitnący. Dobra, panie, jest Orlen? No przecież jak się jedzie przez Polskę, to jest tyle Orlenów. Orlen za Orlenem, Orlen za Orlenem. A tu jak na złość nie ma ani jednego, no. Oj, panowie, chyba będzie minus. A nie, czekajcie, bo coś czerwonego jest. Stadoil, czyli Circle K. No dobra, niech będzie. Zatanksztelujemy się. Stadoil. Dobrze by było, jakby tutaj panowie z promocja też... Czekajcie, 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 jaka tam jest cena? 4,30, o kurde, to ja na zapas biorę. To ja tu zaraz z cysterną przyjadę, ja sobie na zapas wezmę. Dobra, wiecie co, zróbmy to tak, jak powinno wyglądać, wysiądźmy. Siup, do pompy. Dawaj, panie, nie 9,5, tylko tu, diesel. Siup. Lejemy. Ile zalejemy? A myślę tak 300 litrów. Dobra, 400, ok? 400 litrów. Wystarczy. Idziemy zapłacić i przy okazji hot doga sobie kupimy. Jeżeli ktoś chce sobie coś zamówić, no to proszę bardzo, ja stawiam na mój koszt. Patrzcie, jaki mamy fajny sklepik. Także nawet tutaj jest to zadbane o to, że jak wejdziemy, to możemy sobie normalnie kupić. O, tu mam jakieś chiperki. Cheetosy. Dzień dobry. Halo? Czy zostałem Jolkę? Chcę cukru pożyczyć. Nie, dobra. Powagi, powagi. Ja bym poprosił hot doga klasycznego z sosem tysiąca wysp i ketchupem normalnym. Nawet na sobie. Dziękuję bardzo, do widzenia. A o Jezusie słodki, cóż to za samochód, to jeszcze żółty. Ja pierdziusiam. Oszalał gościu. Ja to bym składał reklamację. Jakbym dostał taki kolor samochodu. Dobra, ruszamy. Tanie to paliwo tutaj, w zasadzie mogłem do pełna zatankować. Jak zaraz mi tu skoczy cena paliwa do 5 złotych za litr, to mnie normalnie chyba szczeli. Dobra, rozpędzamy się, mamy pas startowy, znaczy rozbiegowy. O Jezu, ale mi w gardle zaschło. Pozwólcie, że się łyknę kawy. Jeszcze moje gardło nie jest takie, jak powinno być, ale już wraca do normy. Na rozwidleniu. Następnie skręć w lewo. Przez chwilę myślałem, że to będzie rondo. Ale nie, to nie będzie rondo. Skręć w lewo. Tutaj na tym znaku mogłoby być oznaczenie dróg. Czyli w tym wypadku droga krajowa 46, dobrze pamiętam? Chyba tak. Dobra, śmigamy. Za tym dafałem. Siup. Dobra, i teraz jedziemy drogą krajową 46. Przyglądajmy się uważnie. Nie będę tutaj szarżował jakoś 50. Dobra, 60 sobie pojedziemy. Żebyśmy mogli sobie na spokojnie tutaj te tereny zobaczyć. No powiem wam, że ta droga już wygląda bardzo fajnie. Już ta droga wygląda bardzo fajnie. Mi się podoba. Tu jakaś skarpa. Tam jakiś dół. Też mam wrażenie, że tam coś z łączeniem terenu było nie tak. Ale dobra.
Fajna droga, Jezu, ja tędy nigdy nie jechałem, powiem wam szczerze. Za 5 godzin mamy pauzę. Bardzo fajny teren. Kurczaczek, ja tędy w życiu nie jechałem. Znaczy, no, w realu też chyba nie jechałem, nie wiem. Na pewno jechałem drogą krajową 94, na którą czekam. O promocie sobie powiemy potem, tak dokładniej. O, tutaj dostawy. O promocie, o, tutaj mam nawet te odblaski. O promocie sobie powiemy potem. Najpierw chciałbym omówić tutaj te nowinki ze Studia ST Software, których dużo nie ma, także powinniśmy się wyrobić ze wszystkim. Bardzo fajna droga. Dobra, mi się te obroty nie podobają silnika. O. Niższe obroty to zdecydowanie lepiej. Co jest? Bardzo tu fajnie. Bardzo fajna ta droga. No, zobaczymy. Co tam promodzi? Co promodzi wymodzą? Co to było? Co tu się dzieje? Co to się dzieje? O kurczaczek. O, ja pierdził się. Ale się tu pocałowała Magdumka z tym. Z osobowym. Dobrze by było, jakby tym pojazdom się koguty świeciły. Tak, nie żeby coś. Tak, wiem, czepiam się. Ale ja tak lubię się czepiać. Powinniście być... przyzwyczajeni. Kurna, jeszcze coś tam jedzie, pewnie straż pożarna pędzi. Dobra, zwolnimy. Coś ten gadacz dawno nie gada, gdzie mamy skręcać. Może mamy jechać prosto i dlatego nie gada. Barierki ustawione odpowiednio czy na odwrót? Odpowiednio. Dobra, nie będę się już śmiał z tych barierek. Przyciśnijmy. Kurna, teren zabudowany. Kto w mieście robi teren zabudowany? Skręć w lewo na rozwidleniu. Następnie skręć w lewo. Przelecimy? Wątpię. Skręć w lewo. Przelecimy, ale jaja. Mamy przystanek jakiś. Skręć w prawo. Co to, policaje? A co to się tam stało? Skręć w prawo. Idziemy zaraz zobaczyć, co to tam się stało, że policaje stoją. Dobra, wyjedziemy sobie tutaj na chodniczek. Oj! A, krawężniki dość wysokie. Ale powinniśmy dać radę. Co to było? Nie gadaj! O kurna, ale mnie wystraszyli. Myślałem, że coś się wali. Nie, że ktoś wali, tylko że coś się wali. Kurnia, jakie wy macie skojarzenia. Ech, masakra. Idziemy. Co to jest tutaj? Co to jest? Co to jest? Jakiś bank? A nie teatr, o kurna. Taki teatr, tutaj, po cholerę im teatr w Opolu. Billboard, o tu możecie zestawić swoją reklamę. Jakby ktoś potrzebował. Tu się dzieje coś ciekawego. Czy to jest ukryta droga?
Tak, to jest jedna z ukrytych dróg. Odkryłem ukrytą drogę. Z Raymondem. Więc żeby nie było, przejdziemy się nią. Przejedziemy się nią. Skoro już ją odkryłem, to się nią przejedźmy. Ile mamy? 12 ton. Mogę ośkę dźwignąć do góry. Dobra, tutaj spokojnie teraz. Okej, os. Jedziemy. Dobra. Co za debil? Co za debil? No i czego stoisz? Czego stajesz? No chłopie, jakbyś jechał, to by wszystko było okej. Okay. Po cholerę on stawał. Wystraszył się, czy jaki czort. Dobrze, że ta policja tu stoi, bo zwrócili moją uwagę, ale ten znak tutaj wprowadza w błąd. Ten znak tutaj wprowadza w błąd. Bo wcale to nie jest ślepa uliczka. Czy ja tu w ogóle wjadę? Tak, nie ma niewidzialnej ściany. Ale ciasno tu, wąska ta droga. Ciasno tu jak wiecie gdzie. Jak w Dziewiczej. Ciasno, ciasno. Przejedziemy tutaj bez krawężnika. Nawigacja wznawiona. I tak, żeby nie... O cholera, no będzie problem. Nie no, powinienem dać radę przejechać bez krawężnika. Nie. Na chodnik. O shit, ale... Da się tu przejechać. Aha, i tu jest nasz garaż. Znaczy nasz garaż. Garaż do kupienia. Tylko czemu nie jest krawężnik obniżony z tego tytułu? Fajna, podoba mi się ta droga. Ciasna, ale własna. Znaczy to nie, no, nie własna, ale ciasna. Skręć w lewo. Dobrze. Skręć w lewo. Tutaj ten chodnik tak się bezczelnie kończy. No patrzcie, patrzcie blondynę. Bliżej już nie mogła podjechać, nie? Bliżej trzeba było podjechać. A ja mogłem wziąć jeszcze większy łuk, nie? Promień skrętu w sensie. Kurna, to ciśnienie. Ruszy? Wolwiaczu, no. No nie rób mi tego teraz w takim miejscu, no. Nie, no nie wierzę. Ile my tam mamy tego ciśnienia? O, ja pierdzielę, zero. Dobra, no to nic, pompujemy. Dobrze, że za mną nic nie jedzie. Ale to ciśnienie w ogóle nie chce rosnąć. Dlaczego, ja się pytam? Ja tak będę sztucznie przedłużał ten odcinek, to my w ogóle nie dojedziemy do tego Curychu. No ale trudno, no nie dojedziemy do Curychu, to gdzie dojedziemy, to dojedziemy, no. Nie możemy teraz za dużo hamować przez pewien czas. Bo ciśnienia mamy mało, skręć bardzo mało. W lewo na rozwidleniu. Następnie. Znaczy ciśnienia, sprężonego powietrza, o. Skręć w lewo. No jedź tym meśkiem, jedź. Dobra. Także odkryłem ukrytą drogę, macie w opolu ukrytą drogę. Skręć w prawo. Ja tutaj też mam problem teraz z odkrywaniem tych ukrytych dróg, bo mam tutaj tą modyfikację na wizualny brak barier, czyli jak się mapa kończy, to nie mam tych takich krzyżyków, więc teraz jak nie ma tych krzyżyków, no to są dwie opcje, albo tam były krzyżyki i znikła je ta modyfikacja. Albo tam jest ukryta droga. No w tym wypadku była akurat ukryta droga. Mamy jakąś reklamkę. Kto mi tam pisze znowu na tego
Faceboka. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Okej. Dobra, i wylatujemy z Opola w zasadzie. Koniec terenu zabudowanego. Ciekawe, czy będzie gdzieś tabliczka, że koniec Opola. Dobra, już się nie czepiam tych znaków. Lepiej przejdę do nowinek ze software, to przestanę się czepiać wreszcie, ale ja jestem taka małpa zielona, która lubi się tego czepiać. A jest Opole koniec. Dobra. Ciemno, ciemno się robi. Skręć w lewo. Kurna, godzina 18 już się ciemno robi na zewnątrz, no? Na polu. Przypominam, dla tych, którzy teraz z Warszawy się mogą drapać po głowie. Jestem se z Małopolski, a w Małopolsce nie mówi się na dwór, tylko na pole. Dobra, premiumka mnie puści. A kurna, no. Mrugnąłby światłami, czy coś, to bym wiedział, czy mam jechać, czy nie. Dzięki ci, koleżko, czy koleżanko z Volvo, nie zdążyłem zidentyfikować płci. Teraz jedziemy jakąś drogą wojewódzką? Czy też krajową? Krajowa, dalej 46. Dobra, ale zaraz wyjeżdżamy na A4. Czyli chodzi o nowinki ze SDSC Software, idąc od końca. Czyli od początku. Od końca. Czyli od chronologicznej pierwszej nowinki. Na Instagramie i chyba na Facebooku swoim. SCS opublikował taki bardzo ciekawy i tajemniczy zarazem filmik. Wiecie, oni lubią się z nami użytkownikami droczyć. Lubią się z nami bardzo droczyć. I opublikowali taki film, który w zasadzie nam nic nie zdradzał, bo na nim było tylko jaki fajny wiadukt. Jaka fajna estakada. Ale dobra, zostawmy tę estakadę w spokoju. Autostrada płatna, super. A przecież nie może być darmowa. Trzeba skądś pieniążki brać. Pojawił się taki film. Na którym w zasadzie nic nie było widać, bo był tylko jakiś czarny ekran, który był zadymiony dymem. No, jak zadymiony, to raczej dymem. Przecież nie, nie wiem, cukrem. A w tle było słychać odpalający się jakiś silnik i potem właśnie ten silnik na niskich obrotach. Co to może sugerować? No nie wiem, społeczność i ja mają pewne podejrzenia, że może to być Rhino Ranch T. Zapowiedź taka nieoficjalna, znaczy nieoficjalna, oficjalna, tylko bez konkretnych informacji. Może to być zapowiedź, że w następnej aktualizacji pojawi się wreszcie Renault Ranch T. A może nie Renault Ranch T, tylko na przykład MAN Euro 6 po liftingu. A jeżeli nie MAN Euro 6 po liftingu, to może Ford F-Max. Ewentualnie może to w ogóle nie ciężarówka od Euro Trucka. Może to jakiś International Lone Star do American Trucka. A może Freightliner Cascadia? Jezus, jak ja nie lubię tej nazwy, nie podoba mi się, jak ktoś mówi Freightliner, to Freightliner, ale no dobra, Freightliner się powinno wymawiać po ichniejszemu, to niech będzie. Żółty fotoradar, a? Widzicie? Da się zrobić żółty fotoradar? Da się? No się kurna da, tylko trzeba kurna chcieć. I proszę mi tu nie mówić, że Mapmaker to nie jest normalnie edytor obiektu. Dziękujemy Tofik za dźwięki w tle i chrapanie normalnie psa. Super, dzięki. Na ciebie, chłopie, zawsze można liczyć.
Już na jednym odcinku pokazałeś, że umiesz chrapać. No i na razie nic nie wiemy. Dalej drapiemy się po głowach, myślimy, co to jest. Co to w ogóle może oznaczać ten filmik. Dalej nie wiemy po prostu. Podejrzewam, że skoro SCS opublikował już taki film, to w najbliższym albo trochę dalszym niż w najbliższym czasie się dowiemy o co chodzi, o co kama. Tu jedziemy do Wrocławia. Wrocław był nieco tam przebudowany, z tego co pamiętam, przez tutaj ekipę promowca. Dojeżdżamy do miasta i trochę FPS spadły, ze względu na to, że całe miasto się musi wczytać. A jak widać, panowie tutaj z promoca, przypominam, skręć w prawo na rozwidleniu, następnie postarali zjedź w prawo. Nie można powiedzieć. Kurnia, ale tu FPS-y spadają. Ja pierdzielę, mogliby... Nie, zjedź naprawdę, promoc, zjedź w prawo. Skręć w lewo na rozwidleniu. Panowie tutaj z promoca zdecydowanie powinni się skupić nad optymalizacją, bo no, jest coraz gorzej. Z update'u na update. Jak ja tu jeszcze wpierdzielę Poland Rebuilding, następnie skręć w prawo. To chyba będę wył do nieba, do księżyca. Jak wilk. Skręć w prawo. Także panowie, chłopaki mogliby się tutaj trochę postarać. Na co już zwróciłem uwagę tutaj Gabrielowi, czyli mojemu dobremu koledze z ekipy właśnie Promoc. Gabriela znacie z projektu Great Poland Map. To jest właśnie był. To był jego projekt. Teraz jest w promodzie, co już zapewne wiecie, bo o tym nieraz wspominałem. Bardzo fajny, długi pas rozbiegowy. Na plus. Kurna, my jeszcze z Polski nie wyjechaliśmy. A zaraz będzie trzeba pauzę kręcić. Kobierzyce. Dobra, teraz jesteśmy na jakiejś drodze ekspresowej. Gościu już tutaj wariuje i zmienia pasy jak pijany. Skręć w lewo na rozwidleniu. Z prawego na lewy, z lewego na prawy. Super. Ja pierdzielę, po cholerą hamuję. I to jeszcze koleżka z Volvo. Tak, podziękowane. No i nie gadaj, że teraz będziesz tak przede mną wlek. Dajcie mi przerywaną, please. Please. Tak bardzo, please. No, danke schön. Jak mi teraz tym Volvem przyspieszy, to wyjdę i mu szczelę normalnie klapsa w dziąsku. Teraz zwalniamy. To jest do 70. Zwalniamy, zwalniamy. O malutku. Co tu się dzieje? Uuu, panu się tutaj samochód rozkraczył. O kurnia, chyba się coś fajcuje. Zagotował sobie wodę. Ale trójkąt ustawił. Co to? Co to jest? A, że pauza się zbliża. Shit, Kanada, zobaczmy. Na mapkę. A już za granicą będziemy pauzować. O, tutaj mamy stacyjkę. Tylko żebym sobie, kurna, nie zapomniał na nim zjechać, ja sobie ją zaznaczę. Bardzo fajnie. Fajnie się akurat składa, bo będziemy przejeżdżać koło stacyjki. I tak w miarę jest w odległości, że powinienem tam w te półtorej godziny dojechać. Ta, po co ja przyspieszam, jak... Ty, policja jechała. Cholera, mogli mi mandat ulepić. Znaczy nie, żebym chciał, broń Boże.
ale chodzi po prostu o to, że muszę się pilnować. O, tu są te fajne też wiadukty, estakady, wiadukty bardziej. Znaczy, kurna, ktoś mi może wytłumaczyć, jaka jest różnica między wiaduktem a estakadą? Czy to jest dokładnie jedno i to samo? Mi się wydaje, że to jest dokładnie jedno i to samo. Estakada to brzmi tak po prostu nowo, wcześniej. Dobra. O, nie wierzę. Dobra, tu sobie stanę. Jakby tam coś dużego jechało, to żeby się przejechało spokojnie. A my idziemy dalej. Czyli nowości ze Sugesty Software i tu druga i ostatnia na dzień dzisiejszy. No już się wypikałeś? Dziękuję. Druga i ostatnia na dzień dzisiejszy. To jest kolejna paczka. Kolejna paczka. Kolejny zestaw zdjęć. Kolejny zestaw zdjęć z dodatku Road to Black Sea, czy też Droga do Morza Czarnego, w takim dosłownym tłumaczeniu na język polski. Przypominam, dodatek ma dodawać. No tak, z biegu 11 to na pewno ruszysz. Dodatek ma dodawać Bałkany, czyli w tym wypadku akurat trzy kraje. Bułgaria, Rumunia i europejska część Turcji. W tym wydaniu fotek SCS pochwalił się akurat tureckimi miastami. Przypominam, jeżeli chodzi o Turcję, jest to tylko i wyłącznie europejska część Turcji. Dobra, no przecież jadę już na stację, spokojnie. Granica już jest, zaraz będziemy na stacji. Dobra, nie mam teraz czasu, normalnie nagrywam seriala. Seriala nagrywam. Mam czasu na takie pierdoły jak gadanie przez telefon. Tak, oczywiście nie wyciszyłem telefonu, to może ja to teraz zrobię. No, żeż w pytę jeża. W tupę węża, no. Dobra. Chyba już wszyscy, którzy mieli do mnie zadzwonić, napisać, już to zrobili. Rzepak, znowu, patrzcie, rzepak. Kwitnący rzepak. Zrobimy sobie zdjęcie. Na tle kwitnącego rzepaku. O, tak. Podoba mi się to, a nawet bardzo mi się to podoba, ale nawet bardzo mi się to podoba. Można by w zasadzie trochę bliżej. O, tak żeby ten rzepak też było widać. Pole widzenia. O, coś takiego. Kto tam puścił disco z pola na cały regulator? Już wyjdę i mu szczelę zaraz. Koło mojego bloku są domki jednorodzinne i oni za mnie raz robią imprezę i se puszczają disco z pola na cały regulator, a mnie szlak trafia. Ale dobra. Nie no, zaraz wyjdę i im szczelę kapciem, no. No szczelę im kapciem, przysięgam po odcinku, wyjdę i szczelę im kapciem. Wszystkim. Począwszy od tego sąsiada, co się znęcał z wiertarką nad ścianą. Jak ja mam tu nagrywać w takich warunkach? Jedź dalej prosto. Jeszcze ten mi tu będzie ustawiał życie i będzie mi mówił, jak mam żyć. Nie, nie będziesz mi mówił, jak mam żyć. Jak będę chciał skręcić w lewo, to se skręcę, kurna, w lewo. Dobra, wbijmy na 12, żeby obroty były niższe. Jezus, jak ten pipczyk mi się zaraz nie zamknie, to zwariuje. Gdzie jest ta stacja? Już ją widać na horyzoncie. A do pauzy mamy 23 minuty. Nie zdążymy, założymy magnes na tachograf i dojedziemy. No, tureckie miasto. Nie będę się tu rozczulał. Co tam na tych zdjęciach jest, a czego nie ma. Jedyne, co mi się bardzo podoba, to to, że moi drodzy, widać tam jakiś autobus komunikacji miejskiej właśnie w jakimś mieście tureckim, także no fajnie, bo wreszcie oprócz tramwajów
co niektóre miasta będziemy mieli autobusy. A przynajmniej tak podejrzewam, no bo skoro jest tu na zdjęciu autobus, no to pewnie będzie, nie? Chyba, że się ze rozmyśli. No i tam mamy jakieś pomniki, oczywiście wydarzenia losowe, czyli standard. Dobrze, wiem, ludzie, że mnie już dopada zmęczenie. Zaraz zacznę zasypiać nad kierownicą. Że ja przycisnę do 8.5. Dobra, tylko teraz to by mi się przydały akurat wyższe obroty. Ten automat jest trochę głupi. Ale cóż, my go tutaj trochę, że tak powiem, nauczymy, jak się jeździ. Kurna, zaświecę lampkę za jasno, zgaszę lampkę za ciemno. Nienawidzę takiej pory, bo no, nigdy nie wiem, co mam robić. Wolę, jak jest ciemniej, ale jak zgaszę lampkę, to jest za ciemno. No, 0 minut. Już jedziemy, że tak powiem, nielegalnie. Ale zaraz jest stacja, więc... Więc spoko, roku. Skręć w prawo na rozwidleniu. No i patrzcie, ten zaś chce mi życie układać. Ten zaś chce mi życie układać. Jedź dalej prosto. Jak mam jechać prosto? Gościu, oszalałeś? W prawo chcę zjechać. Jak już chcesz mi układać życie, to chociaż dobrze mi układaj to życie, a nie wprowadzaj w błąd. No kurna, no nie wierzę, że można dostać mandat za przekroczenie czasu pracy, zjeżdżając na parking. Sobie tak ładnie przejadę. I tu sobie zaparkujemy. Jest tu miejsce chociaż, ja się tak tu na odważnego, że tak powiem, wbiłem. Dobra, wyrównać. W zasadzie mogę trochę do przodu podciągnąć. Mogłem do prawej dać bardziej, ale... No dobra, idziemy spać. Idziemy spać. O której się budzimy? 2.13. Ja pierdziusiam. Co niektórzy o tej porze do pracy wstają. Na przykład tacy, co niektórzy w komunikacji miejskiej pracują. Tak, pozdrowienia dla wszystkich, którzy o tej porze wstają do pracy. A wszyscy inni jeszcze śpią. O, dobra, niech się doplumpa to powietrze, bo jak mi ten tak będzie pip, 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 to zwariuje. Więc dopompujemy. Obudzimy ich tu wszystkich. Hopy, wstawać. Do roboty. O kurnia, tam ze szkłem przyjechało Iveco. Ja pierdzielę, Iveco ze szkłem jest. Uuu, lala. No to coś czuję, że to szkło się może potłuc. Dobra. Teraz tak, żeby tej latarni im tu nie skosić. Znaczy, przydałoby się nie skosić. Dobra. Płot też by można zostawić w spokoju. Okej. Okay. Śmigamy dalej. Śmigamy dalej. A, i musi mi tu coś oczywiście jechać. Aha, dobra, to w ogóle nie tym pasem jechał. Ja myślałem, że on jedzie tym pasem. Ciemno jak, o, wiecie u kogo. I gdzie? Nie będę mówił tego słowa na M, bo jakaś dziwna poprawność polityczna weszła ostatnio, no ale dobra. Znaczy ostatnio, od jakiegoś czasu. W ten sposób. 83 sobie pojedziemy. No dobra, więc przeszliśmy przez nowinki ze SUDSC Software. Wow, 50 minuta, skończyłem. No to teraz nowinki ze sceny moderskiej, czyli no, na przykład promoc. Tak jak mówiłem, w promocie będzie przebudowane w nowej wersji m.in. Opole. Opole, droga krajowa 46, ale nie tylko, bo będzie się działo dużo, dużo więcej. No ja wiem nieco więcej niż wy, bo tutaj mam pewne informacje nieoficjalne, których wam powiedzieć nie mogę. Znaczy, nie mogę. Nie wiem, czy mogę.
A jak nie wiem, czy mogę, to znaczy, że nie mogę. Taka jest zasada. Żeby tu być fair też w stosunku do osoby, która mi o tym powiedziała. I żeby ewentualnie potem kiedyś mi mogła też powiedzieć jakieś nowe nowości, które nie są oficjalne, no ale dobra, to już zostawmy ten temat. O, tutaj znowu się miasto wczytuje. Praga nocą. Dobra, tu korek na tym pasie, więc na rondzie my sobie pierwszy zjazd. Przyjanuszujemy. No jedź, jedź, jedź tym pełgotem. Kurna! Ręczny musiał pójść w ruch. No nie gadaj, że ja z tego pasa zjedź. Nie będę mógł skręcić w prawo. Dobra, ja tu pojadę po... Dobra, nie, 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 ale, ale zrobiłem świństwo. Pokręcimy się po tym rondzie, tak naokoło. Dobra, jedzie mi tą... tym muzeum. Stój! No, masz kurna szczęście. No i także przyjanuszował, że musiałem zrobić kółko na rondzie. Tak to się kończy. Narobiłem tu niezły bałagan. Dlatego jak najdalej teraz od tego ronda. Nie gadaj, że się zatrzymałem tylko po to, żeby ruszyć. A to co? Co to za jazda na czerwonym świetle? Co to miało znaczyć? Co jest? Obowiązek jazdy prawym pasem? Wow, panie, 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 50 się po mieście jeździ. W nocy można szybciej, ale jak widać, gra tego nie uznaje. Mamy kolejne rondo. Tutaj te strzałki trochę wprowadzają nas w błąd, bo jest w prawo, w prawo, w prawo, a tak nie do końca. Mogłoby to być bardziej takie, wiecie, klarowne. Dobra, śmigam, bo ten tą skakanką chcę pewnie też tu zjechać. Uwaga, fotoradaren. Fotopstryk będzie. A, to zobaczcie, jaki skubany. Dobra, do 80, więc myślę, że mogę... Jezus, Tofik, weź nie strasz, co? Aha, i tutaj do 50, a po jaką cholerę to jest takie ograniczenie? Może mi to ktoś logicznie wytłumaczyć? No właśnie, tylko po to, żeby teraz jechać 80. Szczególnie, że fotoradar był tam, gdzie ograniczenie wynosiło 50 na godzinę. Okej, to jest polityka Czechów. No nic, teraz idziemy, zjeżdżamy, tak? Z tego, co skręć widzę. W prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Zjeżdżamy. Zjedź w prawo. Kurnia, jak mi się te obroty tu nie podobają w tym wolwiaczu. Daj mi dwunastkę. W sensie dwunasty bieg, o. Dobra. Ale teraz to trochę za wolno. 8-3. 8-4, dobra, niech będzie 8-4. Dobra. No, także będzie też trochę nowych terenów. Będzie sporo terenów przebudowanych, będą nowe tereny w promodzie. Fajnie, ogólnie bardzo fajnie. Tak jak mówię, chciałbym wam nawet o tym powiedzieć, ale nie mogę. Mam zamkniętą mordę na kłódkę. Kto wie, to wie, a kto nie, no to... Ode mnie się nie dowie. Ode mnie się nie dowie, bo... No bo nie. Tak się po prostu nie robi. Jeżeli chodzi o Poland Rebuilding, co nas tutaj też bardzo interesuje, bo czekamy na tą Polskę i czekamy i się doczekać nie możemy, no i jeszcze trochę poczekamy. Bo panowie dalej tam pracują nad tą wersją, no bo... Oficjalnych ani nieoficjalnych informacji odnośnie daty premiery nie ma.
Były podejrzenia, bo na kanale Graka, którego polecam obserwować, jeżeli interesuje Was temat właśnie Poland Rebuilding, to polecam obserwować kanał Graku. Graku albo Graku.pl? Ale Graku w każdym razie. Jak piszecie Graku, to go znajdziecie. Na pewno. I tam właśnie u Graka na kanale, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Graku. I cały team Poland Rebuilding. No dobra, żeby teraz się ktoś nie obraził, to pozdrawiam też ekipę Promoc. I Gabriela. No, wszyscy pozdrowieni? No to jeszcze Was, widzowie drodzy moi, też pozdrawiam. Was zawsze pozdrawiam, więc. No. I tam właśnie na kanale Graka pojawił się dawno, 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 tak z 2 miesiące albo nawet 3 temu film, że taki, no, jakby to powiedzieć, taki film, który miał nas trochę podrażnić. I tak też się stało. Którym Graku zamieścił informację, że Polanda nie będzie ani w lipcu, ani w sierpniu, i tak się też się stało. Kurnia, tutaj znowuż jakiś wypadek. Czy kurna coś? Strasznie, no masakra, jak oni tu jeżdżą? Co tu się stanęło? A nie, tym razem pożar na czepy. Ale dobrze, gościu się przynajmniej wypiął. Kurnia, i to Wolwia. Dobra, ten z dostawą do Tesco jedzie. Pewnie z jakimiś burakami. Ja go wyprzedzę, bo... O, coś nie ma kopa. Osiem cztery, nie 8-5. 8-5 już jest za dużo. Dobra. I wracam na prawy pas. Żeby tam ci, co jadą za mną, ewentualnie chcieli mnie wyprzedzić, żeby nie darli mordy. No i pojawił się tam taki film właśnie u Graka na kanale. Co tam znowu się dzieje? A, to po drugiej stronie ulicy. Że Polanda nie będzie ani w lipcu, ani w sierpniu, więc dużo osób odebrało to tak, że skoro w tym filmie była informacja o tym, że nie będzie w lipcu, ani w sierpniu, no to będzie we wrześniu, a nic takiego oficjalnie, ani nieoficjalnie, jak mówiłem, nie jest powiedziane. Na co też Graku zwrócił uwagę. Także w dalszym ciągu nie wiemy co i jak. Wiemy tylko, że udało się panom odpalić Poland Rebuilding na 1.35. Bardzo dobrze, to już jest połowa albo nawet ponad połowa sukcesu. Kolejna połowa sukcesu to jest wykończeniówka tak zwana, czyli detale, tak? Jakieś detale, szczegóły. Obiekty, modele dedykowane, nad którymi też trzeba trochę czasu spędzić, jakby na to nie patrzeć. Także to nie jest takie proste, hopsiub, że wejdziemy sobie do map editora, zrobimy mapę. Poza tym testerzy też mają co robić, bo testowanie mapy nie jest takie hopsiub. Nie jest takie hopsiub, że ktoś sobie wejdzie i będzie testował mapę. No, trzeba przejechać kilka razy daną drogę, trochę się po niej pokręcić. Znaczy, ja mówię o takim porządnym testowaniu, nie? Nie o takim testowaniu, jak ja sobie tutaj teraz jeżdżę i powiedzmy testuję. No, no wyobraźmy sobie teraz, że jestem testerem i tak sobie jeżdżę teraz i testuję. No to ile ja tu błędów wyłapę? Prawie nic. Przede wszystkim trzeba by tu jechać sporo wolniej. O wiele wolniej i... I co? I kilka razy się tu przejechać. No bo wiecie, co się nie wyhaczy za pierwszym razem, się wyhaczy za drugim razem. Także tam testerzy, a z tego co wiem, Poland Rebuilding ma tylko jednego testera, jak na razie. No ma co robić chłop, tak? No bo jest sam jeden. I no tych terenów trochę jest. A jeżeli coś już chcemy wydawać,
do opinii publicznej, że tak powiem, no to dobrze by było, żeby to było w miarę bezbłędnie zrobione. Wiadomo, jakieś tam błędy się zdarzą, no bo człowiek popełnia błędy, ale no w jakiejś rozsądnej ilości, tak? A nie tak, że jedziemy i mamy... A nie, baryki są dobrze ustawione. Także jedziemy i mamy 5 błędów na dystansie 10 km tutaj, tak? Wstaje słońce. Mamy wschodzik słońca. O kurnia, ale była fajna fotka na wizytówkę. No ale dobra, już mamy z rzepakiem. Ale zrobię sobie fotkę. Kurna, tylko ten tam osobówką mi się tu pierdzielił. Czekajcie, niech ten tam osobówką się stąd pojedzie. Jeszcze. Dobra, bo tam następna osobówka już się czai. Więc ja sobie tutaj szybko. O, tak. Bardzo fajna. Też będzie fajne zdjęcie. Nie wiem jeszcze, które dam na wizytówkę. Jedno z tych dwóch. Ale tak czy inaczej na pamiątkę zostawię sobie obydwa zdjęcia. Kiedyś może kiedyś, nie powiem, że nie. Jeżeli będziecie chcieli, zrobimy sobie taki odcinek, w którym na pod koniec odcinka pokażę wszystkie te zrzuty z ekranu, które udało nam się zrobić. Troszkę sobie nasyćmy, tak żeby fajnie wyglądało. Tutaj z tym suwakiem nie wiem, o co chodzi, bo w którą stronę bym nim nie machał, różnicy nie widzę. O, coś takiego. Dobra. Piękne. Nawet dwa zrobię. Ja robię tak podwójnie zazwyczaj, bo może by mieć pewność, jakby tam pierwsze coś nie wyszło, bo tak się może też czasem zdarzyć, że na pierwszym coś nie wyjdzie. Czy też ja sobie kliknę F12 zamiast tam i wtedy wychodzi to całe studio fotografii. Czyli miniaturka jest w zasadzie do wyrzucenia. No a w dniu dzisiejszym, jak mówiłem, niestety albo niestety będziemy mieli trasę tylko i wyłącznie autostradową w zasadzie, bo nie było tu innej opcji. Nie było tu innej opcji. Co ja mam tu więcej powiedzieć? Natomiast zobaczymy, gdzie nas weźmie teraz, gdzie pojedziemy w trasę w następnym odcinku. Dobra, no gościu, albo gazu, albo hamuj. No. Wreszcie, żeś się zdecydował. Bo, no moi drodzy, przydałoby się wymienić wreszcie ciężaróweczkę. Dałoby się wymienić ciężaróweczkę. Mam... Znaczy... Jeszcze trochę funduszy brakuje. No. Teraz ja bym musiał zjechać na środkowy pas. Okej. Patrzmy, ile my tu mamy kilometrów, w sensie przebiegu. Gdzie tu przebieg się sprawdza? Tempomat, tu jest ile mamy. Tu jest średnie spalanie, tu są temperatury, 18 stopni mamy na zewnątrz. Gdzie jest przebieg? Czemu nie ma przebiegu w tym worwiaczu? Tu da się gdzieś sprawdzić? Chyba tak. No przejechaliśmy 22 tysiące kilometrów, także... No nie ma co, jest to dość sporo. Przejechaliśmy tutaj... Czy też ja przejechałem tym worwiaczem. Może nie wszystkie kilometry były robione z wami, bo część trochę jeździłem poza odcinkiem. Tu mamy 3 pasy. Ale to jest sporo. Myślę, że czas na zmiany. Nie wiem jeszcze, co byśmy sobie tutaj kupili jako następną ciężarówkę. Możecie napisać w sekcji komentarzy, jaką byście chcieli ciężarówkę zobaczyć, abym sobie tutaj kupił do firmy jako ciężarówkę numer 2. Tak, wiem, planowałem kupić Mana do ładunków ponadgabarytowych, ale wycofuję się z tego. Na razie na pewno z ładunkami ponadgabarytowymi jeździć nie będę. Tutaj, na tej kampanii. Dlaczego? No po prostu jakoś nie mam na to ochoty. Poza tym miałem to robić na Poland Rebuilding, a Poland Rebuilding jeszcze nie ma. No, także czekam na jakieś wasze propozycje, jaką ciężarówkę moglibyście, chcielibyście zobaczyć.
chcielibyście tutaj ze mną wirtualnie jeździć. No i gdzieś tam może to wezmę pod uwagę podczas wyboru. Od razu mówię, chodzi mi tu o jakąś ciężarówkę z gry. Nie z modyfikacji, tylko z gry. Jeszcze na ciężarówki z modyfikacji przyjdzie czas. Ale to jeszcze nie teraz. Dobra, przejdziemy sobie ten dźwig. Nie wierzę. Co za debil. Co za debil po prostu, no debil. No ale, czyż tak nie jeżdżą w realu? Nie mówię, że wszyscy, ale się tacy zdarzają. 8-4, 8-4. To jest takie fajne tempo, myślę. Nie za szybko, nie za wolno, lecz w sam raz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co tam jeszcze na dzień dzisiejszy? Z nowych ciężarówek, znaczy nowych, no jakiś czas temu wyszła nowa ciężarówka. Jest to... Jezu, teraz żem się wpierdzielił jak świnia w trufle. Bo nie pamiętam dokładnej nazwy. Tak czy inaczej chodzi mi o to nowe Iveco. Coś tam S, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie chodzi mi o to nowe Iveco. Kurna, no patrzcie, wyleciała mi ta nazwa z głowy. No nie przypomnę sobie, nie przypomnę sobie teraz. Choćbym bardzo chciał. Dobra, szkoda czasu. No, w każdym razie to Iveco coś tam S. Dobra, co ja myślę na temat tej ciężarówki? Zjedziemy sobie na ten pas, żebyście tutaj nie stresowali. Co myślę? No i powiem wam, że to Iveco mi się nawet podoba. Jest to pierwsze Iveco, które mi się podoba, tak z wyglądu z zewnątrz. Bardzo mi się podoba. Fajnie wykonane. Tylko z tym, że teraz już te ciężarówki co wychodzą, to w zasadzie jest to wszystko robione na jedno kopyto, bo DAF Euro 6, MAN, Scania S, to wszystko bardzo podobnie do siebie wygląda. Wiadomo, jakieś tam minimalne różnice są. Ale jak patrzymy na to Iveco, no to też nam to Iveco przypomina jakąś ciężarówkę. Też nam to Iveco przypomina jakiś model ciężarówki. Sami przyznajcie, że nie, czy nie. Mi to Iveco przypomina DAF Euro 6 i Scania S. Bardzo podobne. Ale od przodu... Czekajcie, i jeszcze Forda F-Max. O, Forda F-Max. Z przodu to cały Ford F-Max do Iveco. Cały Ford F-Max. A Ford F-Max też jest bardzo podobny do DAF Euro 6. Także, no tak jak mówię, no teraz w zasadzie jest tak, że te ciężarówki są bardzo do siebie podobne. Dawniej były większe różnice. No, popatrzmy sobie na tą starszą Scania R. A na przykład to Volvo teraz, w którym jadę. Do tego jeszcze dostawmy Mercedesa MP3 albo nawet MP4. To wszystko wygląda inaczej. Mówię, w chwili obecnej chodzi mi o wygląd wizualny z zewnątrz. Ja skręć mówię w prawo, tym momencie o tym. Następnie skręć w prawo. Nie mówię tu o wewnątrz, nie mówię o funkcjonalnościach, skręć o silnikach. Nie, nie, nie. Mi chodzi w tym momencie tylko i wyłącznie o sam skręć wygląd ciężarówek z zewnątrz. Pomalutku. Ma się co spieszyć. Tutaj brakowałoby mi tylko tych takich znaków na zakrętach. My jesteśmy w Niemczech tak w ogóle, tak? Ach tak, Heilbronn. A tutaj ciągła czy przerywana w końcu? Zależy, z której strony patrzę, to jest linia przerywana albo ciągła. No nie, tam raczej miała być ciągła, ale chyba coś nie wyszło. Dobra. Droga jednokierunkowa, tak jakby ktoś nie wiedział. To jest droga jednokierunkowa. Jakby ktoś zapomniał, że na autostradach nie można zawracać. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Już jak się wpierdzieliłem, to już pojadę.
8,4, czyli moja, powiedzmy, standardowa autostradowa prędkość. Co to jest? Promoc. Coś tam. Lange 650 km. Kurna, ja tu rozumiem to trzecie słowo. Erne coś tam, Autobahnen in Deutschland. Coś tam, autostrada w Niemczech. Bis Anfangen, o Jezu, tego nie będę nawet próbował czytać po niemiecku. Länge, aha, czyli na długości. Co? Nie gadajcie, że... Ja pierdził się. Nie gadajcie tylko, że jest tu Raymond na długości 650 km. Dobra, niech jedzie, jedź już tą osobówką. No jedź, 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 jedź tą miniówą, no. Dobra. 200 km. Dobra, już dojedziemy sobie z tym ładunkiem. Godzina 11. No to trochę was podtrzymam dzisiaj przed monitorami, co też mi się nie do końca uśmiecha. Bo czas mnie trochę spieszy. Znaczy, nie żebym miał jakąś dużą presję czasową w dzisiejszym akurat. Ale chodzi mi tutaj bardziej w tym sensie, że ja ten film muszę jeszcze wyrenderować i wysłać. I to wszystko muszę zrobić dzisiaj. No wysłać ewentualnie mogę w niedzielę rano, ale wyrenderować muszę go dzisiaj, bo w przeciwnym wypadku filmu nie będzie w niedzielę o 12. A bardzo bym chciał, żeby się pojawił o swojej stałej porze. O, w ten sposób. Jeżeli by się spóźnił, no to bardzo przepraszam. No, ale 200 km to jest dosłownie 20 minut. A jeszcze muszę nagrać trasę z ładunkiem monodgabarytowym, bo jeszcze z takowym... Znaczy z takowym nie jechałem. Jechałem, tylko nie nagrałem sobie przejazdu do naszego tutaj odcineczka. Tak swoją drogą, oglądacie w ogóle te przejazdy z Trans Special Transport? Tak z ciekawości pytam. Czy jest to sens w ogóle robić? Ja to i tak prawdopodobnie będę robił, ale chciałbym zaciągnąć waszej opinii. Jeżeli tak, to możecie napisać, że wam się to podoba. Że to oglądacie, jeżeli nie, no to możecie napisać, co byście ewentualnie zmienili. A może chcielibyście, abym z takimi ładunkami jeździł po prostu na odcinkach? Chociaż z tego, co się kiedyś was pytałem, podobał wam się ten pomysł, żeby było to po odcinku jako timelapse? I w takiej formie to obecnie jest. Skręć w lewo na rozwidleniu. No nie wiem, czekam na wasze opinie i spróbuję się do nich dostosować. Jedź dalej prosto. Spróbuję się do nich dostosować. Na pewno bardzo chętnie każdą jedną waszą opinię przyjmę. Nie powiem, że jest to dla mnie nieważne, bo jednak na tym mi trochę zależy. Teraz tak jeszcze ostatni temat na dzień dzisiejszy. Taki luźniejszy, tylko z tym może nie do końca. Rozmawialiśmy kiedyś o kubeczkach plastikowych, znaczy ja w sumie rozmawiałem. Powiedziałem wam, że nie podoba mi się to wszystko odnośnie tych kubeczków plastikowych, że są one na taką skalę i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że kiedyś przeczytałem bardzo fajny artykuł odnośnie tego, jak to wygląda mniej więcej w Niemczech na przykład stadionie jakimś. Jakimś tam konkretnym stadionie chyba stadionie, nie wiem. W każdym razie w jakimś budynku takim, coś w tym stylu właśnie, jakimś stadionie, gdzie jest duży przemiał ludzi i są sprzedawane napoje. Nie, to na pewno nie była restauracja. Wydaje mi się, że to był stadion. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Jedź dalej prosto. Serio? Jak to rozwiązali Niemcy? Znaczy przynajmniej tam, nie wiem jak to jest w innych częściach Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Tam jest to rozwiązane w sposób taki, że nie ma kubeczków plastikowych. Teraz uwaga, bo mogę coś przekręcić. Nie, przepraszam, 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 wróć.
Nie mówiłem tego. Są kubeczki plastikowe, ale... Czekajcie, ja już nie pamiętam, bo ja to dawno czytałem. Wydaje mi się, że było to na takiej zasadzie, że po prostu... No wiecie, jaki jest problem z... Wiecie, jaki jest problem po prostu z tymi kubeczkami plastikowymi, że ludzie sobie kupują w nich napoje, czy też po prostu dostają w nich napoje i one się potem pamiętają wszędzie po całym, nawet piwo, i one się po prostu pamiętają po całym stadionie, wszędzie po prostu są te kubeczki, bo ludzie, oczywiście świnie, nie umieją wziąć kubeczka i po sobie wyrzucić do kosza, tylko rzucą go byle gdzie. Użyłbym tu mocniejszego terminu na P, ale nie będę tego robił. I Niemcy rozwiązali to w sposób taki, że za kubeczek pobierana jest kaucja, która oczywiście jest oddawana, gdy po meczu oddamy taki kubeczek. Bardzo mi się podoba taki pomysł. Kaucja, uwaga, jest bardzo wysoka, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest 2 euro, czyli 8 zł. Także, no, bardzo dobrze, że jest taka wysoka, bardzo dobrze, bo szkoda by było takiemu Polakowi na przykład te 8 zł, nie? Szkoda by było. A jak się odda kubeczek, to się te 8 zł dostaje z powrotem. Czyli wygląda to na takiej zasadzie, że na przykład napój kosztuje powiedzmy 2 zł, tak kubeczek takiego napoju, ale płacimy dyszkę, bo płacimy kaucję 8 zł za kubeczek. Podoba mi się taki pomysł, jak najbardziej. Byłbym za tym, aby coś takiego wprowadzić u nas, w Polsce. Mam nadzieję, że... No, wiecie, jak to wygląda. Zazwyczaj jest to u nas tak, że to, co z zachodu, w końcu do nas przychodzi kiedyś. Więc mam nadzieję, że prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej niż później, właśnie takie coś do nas też przyjdzie, że będą pobierane kaucje za na przykład właśnie kubeczki plastikowe, talerzyki papierowe, talerzyki plastikowe i wszystkie inne tego typu rzeczy. Jednorazowe. Bo to jest jak najbardziej bardzo dobry pomysł. Nawet dla takich właśnie stadionów jest to dobre rozwiązanie. Bo nie muszą się przejmować tym, że będą mieli duży syf po meczu. Znaczy, no ja tu mówię akurat o stadionie, ale to się tyczy również na przykład kin, teatrów i innych tego typu rzeczy. Chociaż nie, no w zasadzie zazwyczaj w kinie ludzie wyrzucają do kosza. No ale dobra, nieważne. Wiecie, o co chodzi, no. No i cóż, mi się, tak jak mówię, bardzo podoba takie rozwiązanie i byłbym za tym, aby to wprowadzać u nas. A wy co sądzicie na temat tego rozwiązania? Czekam też na wasze komentarze. Ewentualnie może macie jakieś inne rozwiązania na... Skręć w prawo. Właśnie zniknięcie problemu z tymi kubeczkami plastikowymi. Jednorazowymi. O, bo tu ogólnie chodzi o te wszystkie rzeczy takie jednorazowe. Skręć w prawo. Dobra. Skręcamy. Ja sobie pozwolę z tego pasa, bo z tamtego bym się nie złożył. Nie jest to możliwe. Teraz tak, tutaj znak. Dobra, przejadę. Przejadę? Przejadę. No widzicie, z tego pasa ledwo się mieszczę. A z tego... z tamtego... do prawo skrętu, czyli z tego, z którego powinienem skręcać, nie ma szans, żebym się złożył. Jest to technicznie niemożliwe. Dobra, tamten wolwiacz jest dość daleko, abym mógł wjechać. Mamy 30 km. W prawo? Gdzie? Co? Zjeżdżamy? Zjeżdżamy. Nie ma innego wyjścia, bo prosto nie pojedziemy, bo tam jest pewnie niewidzialna ściana. Zjedź w prawo. Dobrze, proszę pana, zjadę se w prawo. Hamujemy. Jeszcze. Dobra. Teraz tak, żebym z tego zakrętu nie wypadł. Przydałoby się tak swoją drogą
naprawić naszego wolwiacza, także będziemy musieli podjechać na serwis. Czerwone, więc nie ma się co spieszyć. Dobra, co by mu w dupie nie zaparł, serio. Dobra, przybliżę sobie nawigację. Nie będę już zaczynał kolejnego tematu, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tak, jeszcze pod górkę, no. Ale dobrze, że mam w miarę lekki ładunek. 12 ton to nie jest jakoś super dużo, bywały cięższe. Bywały cięższe. 50. Dobra, teraz pytanie, gdzie ja tu będę skręcał? Na lewo. Więc ten pas by się przydało raczej zająć. Skręć w lewo na rozwidleniu. Następnie skręć w lewo. A? Skręć w lewo. Dlaczego nie jeżdżę na nawigacji z Tomaszem Knapikiem? Wiecie co, miałem wielką ochotę zainstalować sobie tę modyfikację na Tomasza Knapika właśnie, ale... Kurna, wszyscy na tym Knapiku jeżdżą i ja już po prostu, no przepraszam bardzo, ale ja już żygam tym Knapikiem. Bo Dandy, Peter, jeszcze inni, wszyscy na tym Knapiku jeżdżą, fansim. I co oglądam kogoś na YouTubie z Eurotracka, to wszyscy jeżdżą na tym Knapiku. Więc ja już mam serdecznie dość Knapika. Tak krótko mówiąc. Skręć w lewo na rozwidleniu. Dlatego następnie ja, tak dla odmiany, będę sobie jeździł na... na... Skręć w lewo. W tych właśnie głosach z Google Maps. O, tutaj tak nieładnie trochę panu zajechałem. Ale on i tak już miał czerwone, chyba. Jeżeli przeze mnie, no to się wkur... Skręć w lewo. Pewnie nieźle. Tam teraz klnie na mnie, no trudno. Skręć dobrze, w lewo. Jesteśmy już na bazie. No, mamy proste parkowanie, nie życzą sobie pod rampę. Jesteś na miejscu. Więc... nie będzie z tym najmniejszego problemu. Dzień dobry. Za pierwszym razem. No, podciągnij jeszcze tylko trochę do przodu. Okej. Trochę krzywo. Ale prosto. Dobra, niech będzie. Odpinamy naczepę. km przejechane, zero uszkodzeń. Fajnie. A nie udało nam się wbić kolejnego poziomu. Zobaczmy sobie tak z ciekawości. Jakie my tu mamy zlecenia z tego Zurichu? Ja bym się wcale nie pogniewał, jakby było coś... Aha, tu mamy na Rumunię. Fajna trasa. Ale tu mamy na wyspy. Mamy do Sassari. A Lublina? Nie, do Lublina nie będziemy wracać. To mamy do Serbii. Belgrad, ale w Belgradzie byliśmy. Kopenhaga. W Kopenhadze nie byliśmy. Tutaj, na Promodzie. Też by można wziąć. No, mamy do Chorwacji. O, to bardzo fajna trasa. Nie byliśmy. Tu jeszcze. Ale 999 km. Kurna, jaka fajna liczba. Mamy Le Mans, Katowice, Magdeburg, Paryż. O kurnia! Jaka fajna... fajny ładunek. Do Paryż. Paryż. I Moguncja w Deutschland.
wybór tras będzie bardzo ciekawy. Coś sobie z tych tras na pewno wybiorę. Znaczy, no nie wiem, czy to będą te same, pewnie będą te same trasy, jak będę wchodził w następnym odcinku, ale coś sobie z tych tras na pewno wybiorę. Nie wiem jeszcze co. Zobaczymy, co mi szczeli do głowy. Jeden jest pewny, na pewno gdzieś musimy wykręcić pauzę, bo 2 godziny mi zostało czasu pracy. No nic, na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przypominam o sekcji komentarzy, w której możecie się wypowiadać na dane tematy. Polecam zajrzeć do opisu do filmu, bo tam znajdziecie wiele cennych informacji i odpowiedzi na wasze pytania. A tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i się nie puszczajcie. Do zobaczenia. Cześć i papa.
Thank you.
zjedź.